dzisiejszego występu troszeczkę zabrakło w ostatnim biegu. Może pola startowe decydowały głównie o tym, kto jak startował. Ciężki mecz, solidnie się tutaj przygotowałem wczoraj. Uczestniczyłem tutaj w dwóch treningach wczoraj. Rano przyjechałem 4 silniki, nic nie pasowało. Pojechaliśmy do domu, do mechanika. Pojechałem przestawić jeden silnik i tutaj o 16.30 ponownie trenowałem i byłem już zadowolony. Dzisiaj było to widać w meczu. No zabrakło troszeczkę w ostatnim biegu, ale jechało 4 najlepszych zawodników. Pola startowe też się różniły i troszeczkę zabrakło. Co do mojej jazdy, może w ubiegłym tygodniu miałem okazję troszeczkę pościgać się w Anglii. Trochę sprzęt uległ awarii, cały czas próbuję szukać ustawień dotyczących nowych tłumników. Nie jest łatwo. Jutro mecz Wolverhampton wyjazdowy, także myślę, że trochę pojeżdżę i tych ustawień trzeba będzie poszukać. Tego, co jest najlepsze, bo znacznie się to różni od tego, co tutaj mamy w Polsce. Następny mecz ligowy w Bydgoszczy. Również ciężki, jak się nastawiacie na ten mecz? Powiem szczerze, no nie myślę jeszcze o tym. Dopiero żyję tym, że zwyciężyliśmy dzisiaj. Co prawda szkoda, że tak mało. Liczyłem na więcej. Goście troszeczkę się sprężyli w końcówce. Co do Bydgoszczy, no to na razie jeszcze Anglia, w środę eliminację Złotych Kasków, Krośnie. I trzeba jeszcze troszeczkę poczekać.